Cześć, witajcie na kanale Dziennik DR. Ja Wam spróbuję dzisiaj znowu nagrać vloga z ręki troszeczkę. Selfistika. Jestem w San Diego i spaceruję sobie. Czekajcie, ja się przerzucę na drugą stronę, będzie łatwiej. Ja sobie spaceruję po Balboa Parku w sercu San Diego. To jest ogromny park, ogromny, przepiękny, na którego terenie znajduje się wiele muzeum. Wydaje mi się, że chyba wszystkie w ogóle muzeum, które możecie znaleźć, znajdziecie właśnie tutaj. To jest bardzo przykry obraz. Tutaj w Stanach bezdomni są wszędzie, nawet w takich miejscach jak muzea narodowe, parki i kościoły. Oni są po prostu wszędzie. Jest to dla mnie absolutnie przerażające, bo ja się nigdy wcześniej nie spotkałem z czymś takim, żeby taka absurdalna ilość bezdomnych była wszędzie. Słuchajcie, tu na plaży, ja Wam pokażę, o ile już Wam nie pokazałem, tutaj na plaży Venice w Los Angeles to jest tyle bezdomnych, że chyba piasku jest mniej, co jest absolutnie przerażające i to jest po prostu przerażające. Natomiast sam park Balboa nie jest bardzo starym miejscem, bo jest z 1900 roku i jest absolutnie przepiękny i można tutaj spędzić spokojnie cały dzień, spacerując sobie od jednego muzeum do drugiego. Jest muzeum fotografii, muzeum miasta, geografii, sztuki, botaniki, zwierząt, po prostu co tylko sobie życzycie, więc naprawdę jest tego sporo. Jest tutaj teatr, jest przepiękny kościół w meksykańskim stylu z przepięknymi ornamentami, wieżą, przepiękny absolutnie. Jest zamknięty, no bo jest troszeczkę późno, ja tutaj jestem późno, tak? Jest godzina chyba 18:40, więc no jestem już wszystko pozamykane, ale przyjechałem sobie tutaj po prostu pospacerować i zobaczyć, jak tu wygląda, bo przejeżdżałem tędy wiele razy tak na szybko, żeby tylko zobaczyć, co się dzieje. Natomiast no dzisiaj mam okazję to po prostu Wam pokazać. Mamy też wejście na wieżę, więc na pewno tą wieżę będzie trzeba załatwić. To jest taki jeden z przykładów przed nami totalnego olewstwa, że w Ameryce wszystko jest pod każdego... wszystko jest... Oni mają taką zasadę all about me, że mam wszystko gdzieś, byleby mi było dobrze. No i to są właśnie takie przykłady, że z jednej strony, nie wiem co widać, tam w krużgankach może nie widać, są bezdomni, a tu przed kościołem na schodach siedzą jakieś gnoty i po prostu nie można sobie nawet zdjęcia zrobić, bo oczywiście jest tutaj tak mało miejsca, że trzeba usiąść pod kościołem, prawda? Sami widzicie, jest to przepięknie, fontanny, przepiękna promenada. Tu jest wjazd za darmo, parkingi za darmo. Jeżeli chodzi o muzeum, nie wiem, bo jeszcze tego nie odkryłem. Na razie sobie tylko tak spaceruję, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Więc jeszcze tutaj na pewno nieraz przyjdę. The Old Globe. Mamy pewnie jakiś teatr. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy teatr. Może jak będzie możliwość, to się wybiorę, żeby coś fajnego obejrzeć. Zobaczymy. Miejsce wygląda. Miejsce wygląda przepięknie. No oczywiście wszędzie powiewające flagi amerykańskie. No wszelakie, ale głównie amerykańskie. Na terenie parku jest też takie miasteczko, które byłoby wybudowane na coś w stylu Expo, na targów Expo, i są domki. Każdy domek ma należy do innej narodowości. Polski oczywiście jest najpiękniejszy. Co jakiś czas tam się też odbywają różne targi, różne imprezy. Można też taki domek wynająć na imprezę z cateringiem, co jest też bardzo, bardzo fajne. Znaczy tutaj pięknie. Jestem ciekawy, jak ten kościół wygląda. Jest bardzo ładnie zdobiony, ma przepiękną kopułę, natomiast w środku mam wrażenie, że nie ma tam nic specjalnego. No ale zobaczymy. Tutaj wszystko jest bardzo młode, bo jesteśmy w Stanach, więc no nie spodziewamy się, że tu będzie La Scala, czy jakieś takie naprawdę wielowiekowe, fantastyczne
architektonicznie budynki, ale na to, co tutaj jestem w stanie zobaczyć, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawie. Sama ta wieża robi naprawdę ogromne wrażenie. Ma statek na szczycie. Jeszcze tutaj nie latałem dronem, ale zobaczymy, czy się uda. Może teraz nie jest dobra pora na latanie dronem. Z tego względu, że tutaj jest niedaleko lotnisko i tutaj cały czas lądują samoloty. No ale zobaczymy. Powiedzmy, że będę miał to gdzieś tam na uwadze, czy da się to ogarnąć. Tu mamy, widzę, sklepiki wszelakie z jedzeniem, z pamiątkami dotyczące samego tego miejsca. Zaraz podejdziemy, jestem ciekawy, co tam jest. Piękna kopuła. Sam kościół podoba mi się niezmiernie. Nie sądzę, żeby on też pełnił funkcję kościoła tutaj. Natomiast sama architektura podoba mi się niezwykle. Mamy tutaj, widzę, że repertuar teatru, w którym jesteśmy. No i sklep z pamiątkami. Książki pamiątkowe, zdjęcia, szklaneczki i wszystko z napisem. Bluza. Proszę bardzo. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś innego, no ale oczekajcie, zaraz zobaczymy, czy mają tutaj... Tak, to są różne spektakle, które... Zobaczmy, co tutaj takiego ciekawego jest. Bardzo fajnie. Z przyjemnością wybiorę się w Stanach Zjednoczonych na jakiś spektakl. Ostatnio, nie wiem, czy już widzieliście, czy jeszcze nie widzieliście, z tego względu, że Łapiński brzmi bardzo po polsku, prawda? Czy już wam się wyświetliło, ale w Paryżu byłem w Wersalu na spektaklu Moliera po francusku i było fantastycznie, pomimo, że właściwie nie rozumiałem nic, ale sama gra aktorów była na tyle wymowna, że mogłem sobie spokojnie. Nawet jeżeli nie rozumiem, no to mogłem sobie w jakiś tam sposób co się dzieje na scenie. Było to jeszcze ja kawałek, jak mówię, nagrywam z telefonu, więc nie mam też takiej super panoramicznej możliwości pokazania wam tego. A też chcę to nagrać w jednym kawałku, żeby był vlog. Albo jutro jeszcze będę zamieszczał film w ogóle z tego parku Balboa, żeby wam pokazać, bo tutaj jest chodzenia na 5 godzin. Więc żebyście zobaczyli muzea, żebyście zobaczyli te wszystkie atrakcje, które tutaj się mieszczą, to zapraszam was na zupełnie osobny filmik, który będzie wrzucony. To tam będziecie mogli zobaczyć więcej. A na razie tylko spaceruję i wam pokazuję, co i jak. No i sam przy okazji, bo tutaj mówię, jeszcze tak dogłębnie nie byłem. Słuchajcie, to jest... Czy to jest jaśmin? Oczywiście, że to jest jaśmin. Matko, on tak pachnie, że aż mnie... Jejku, niesamowicie. Coś pięknego. To już nie jaśmin. Właśnie teraz już sam nie wiem, co to pachnie bardziej. Czy jaśmin, czy nie jaśmin. O proszę. Mamy też teatr. Wygląda naprawdę ciekawie. Czekajcie, powiększymy to. Światła, scena. Widać, że otwarta. To tak, on jest w formie otwartej. Na pewno będzie trzeba się tutaj wybrać. Jestem bardzo ciekawy, jak to tutaj wygląda. No i mój ulubiony widok na kopułę zwierząt. Naprawdę wyglądają przepięknie. Ten styl bardzo, bardzo mi odpowiada. O, jaki obłęd po prostu. Słuchajcie, no nie potrafię wam tego opisać, ale to pachnie tak, że po prostu matko po... Nie, wręcz narkotycznie. Jaśmin, wow, niesamowicie, ale zobaczcie, jak bardzo kwitnie. Jest po prostu niesamowity. Smell it's amazing, isn't it? Wow. Wow, naprawdę. Słuchajcie, jestem, wow. Aż mnie kręci w nosie. Dobra, jeszcze raz luknijmy sobie na tą piękną wieżę. Tam na szczycie jest statek. Jak będę miał pozwolenie na latanie dronem, to oczywiście przelecę i nakręcę sobie fajne ujęcia. Ale to się dopiero będę jutro starał. Teraz jest już za ciemno, jest za zimno i nie będzie takich fajnych ujęć. Natomiast niewątpliwie będę chciał sobie tutaj... Zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda polatać, porobić ujęcia. Dobra.
wychodzimy jakby z tej części the Old Globe teatru i przejdę się jeszcze kawałeczek do centrum, do takiego jakby serca całego tego parku Balboa. Natomiast tak patrzę tylko na czas, ile to już tutaj mówię, 10 minut, dobra, bo też nie chcę tego filmu zrobić półgodzinnego, bo to jest ciężkie później do oglądania. Natomiast z całego parku zapraszam Was na kolejne filmy, które wyrzucam. Jeszcze może filmy ze Stanów Zjednoczonych nie wskakują na mój kanał, bo jeszcze są dalej poprogramowane filmy, które kręciłem w Hiszpanii. Natomiast powoli się będzie pokazywało. Mam filmy na swoim kanale YouTube zaprogramowane do końca lipca już, więc te się będą pokazywały pewnie końcem lipca, początkiem sierpnia, bo no nie dam rady inaczej. A tamte materiały już są gotowe. Natomiast obiecuję, że ze Stanów Zjednoczonych będę próbował robić vlogi. Będę wykorzystywał GoPro, ale po prostu nie mam fizycznie też możliwości na to, żeby to później ogarnąć i poskładać, dlatego nagrywam trochę taką fuszerę telefonem w jednym kawałku, w jednej całości. O, zobaczcie, to jest kolejne muzeum San Diego Museum of Art i tutaj to jest właśnie jakby całe takie serce parku i mamy przepiękną fontannę, jedną, drugą, trzecią. To, co widzicie naprzeciwko mnie, to jest miejsce, gdzie znajdują się organy i tutaj często są grane koncerty. Te koncerty są za darmo, można sobie po prostu stanąć albo wejść i sobie je posłuchać. Zobaczcie, jakie tu pięknie. Pięknie w takim stylu meksykańskim, no nie ukrywajmy. Nie europejskim, absolutnie nie amerykańskim. To jest przygotowane, ale wygląda przepięknie. Mamy fontannę. Tu jest kolejne muzeum, to jest muzeum fotografii. Dalej są kolejne muzea i kopułę, którą widzicie teraz, to takie białe, bo to jest teraz pod remont, to jest teraz remontowane. To mamy kolejną, jest tam ogród botaniczny i szklarnia, taki glass house, który jest teraz zupełnie remontowany. W budynku, który Wam teraz pokazuję, to jest budynek Prado, tam znajduje się restauracja, piękna, z przepięknym wystrojem. Zresztą widzę poświetlone na górze kolumienki. Myślę, że to wieczorem będzie też fajnie wyglądało, więc któregoś pięknego razu będzie trzeba się tutaj wybrać. Tutaj jest informacja turystyczna i visitor center, na którego się nie załapałem, bo już jest za późno. Ale będę się tutaj na pewno wybierał w ciągu dnia, bo chciałbym jakieś mapy, informacje i tak dalej. Coś tam zbierałem po drodze, ale jeszcze nie mam. Myślę, że to będzie niewątpliwie warte odwiedzenia. Zobacz, jak tu pięknie. Natomiast ja już teraz omijam. Ja Wam mówiłem o tym 1750 razy i nie chcę się po prostu denerwować, ale no tam na przykład na końcu, proszę bardzo, kolejna dawka bezdomnych w namiotach, którzy dewastują to miejsce, no nie ukrywajmy. Zostawiłem śmieci, sikają, brudzą. No, ja rozumiem, że jest taka sytuacja, a nie inna, i że wylądowali na ulicy, ale to, co sobą prezentują, no to jest... W Europie to byłoby niedopuszczalne. Naprawdę jestem przerażony. Nigdy nie widziałem tak ogromnej ilości bezdomnych ludzi, jaka jest tutaj. Tutaj oczywiście przepiękne, przepiękna patia na każdym kroku, ale tutaj jest wejście do restauracji Prado, którą chcę Wam pokazać. Ja się tutaj w restauracji jeszcze wybiorę, więc pokażę Wam. Zobacz, jak pięknie. Sama restauracja ma przepiękny widok na ogród japoński i jest po prostu... Jest tu niezwykle, niezwykle uroczo. Zobaczcie. Pięknie, na pewno będzie tutaj wyglądało bardzo efektownie wieczorem. I to wszystko będzie zaświecone, może będzie ciemno, ale ja się tutaj na pewno jeszcze nie raz wybiorę.
więc Wam tutaj pokażę więcej. Na razie wstępnie sobie spacerujemy, żeby Wam pokazać, ile się da. Tutaj jest też zoo i to zoo jest na bardzo dużej przestrzeni. Jest w formie takiego otwartego zoo, gdzie zwierzęta sobie chodzą, co też jest super fajne. Tutaj wszyscy zdjęciują, no ale sami widzicie, że jest przepięknie. Tam dalej, na końcu, widzicie, jest fontanna, jedna, druga i przejście do ogrodu różanego. No i tutaj kolejne budynki przedstawiające kolejne muzea. Tutaj jest wejście do ogrodu botanicznego, które mówiłem, że na daną chwilę jest zamknięte, bo jest remontowane. No ale zobaczcie, te budynki są absolutnie cudowne. A tutaj na przykład jest struktura tego ogrodu, tej szklarni ogrodu botanicznego, widzicie. Tutaj na przykład są przepiękne takie meksykańskie zdobienia, 1915 rok, czyli no to stuletnie. Natomiast tu jest takie bajoro. No ja bym to nazwał, nie nazwałbym tego jeziorem, a po prostu bajoro. Ale co jest fajne, tu pływają takie wielkie, jak piorun, ryby koi, których teraz nie widać. Chyba dlatego, że tam ktoś karmi kaczki i te ryby się tam skumulowały. Ale przy tym, jak tu spacerowałem, to no takie wielkie. Ryby koi urastają do wielkich rozmiarów. No i tutaj były naprawdę gigantyczne ryby. Zobaczcie, jak przepięknie. Przepięknie tu kato. A to, czy to nie jest taka biała kaczka po prostu? Gęś? Nie. Czy to nie jest gęś, to co poszło? Co to idzie? Gęsio, czy ty jesteś gęsią? No wygląda jak gęś. Ale numer, nie? No dobra. Psz, ryby nie przyszły. Ale musimy uwierzyć, że są. Dobra, posłuchajcie. Patrzcie, płynie. Tu jest taka wielka. Wygląda jak. A tu jest więcej ryb, tylko nie widać, bo ta woda jest brudna. Tu płynie taka duża. Zobaczcie. Matko, jaka duża, jaka piękna jesteś. Zobaczcie. Już spadła. Spadła. Popłynęła, pojechała. Ale jaka piękna. Dużo i tam następna płynie. No dużo ich jest w każdym razie. Ale ta gęś jest najlepsza. Gęś pobiła tutaj rekord popularności. Jak to naprawią, no to będzie na pewno bardzo efektowny glasshouse. To jest Museum of Art. Muzeum Artu. To przepiękny budynek. Nie no, to wszystko dopiero zaczyna być naprawdę efektowne ze względu na te wszystkie podświetlenia, które tam są. Widzicie, tu się już kolejne, właśnie się zgasł budynek, a nie, już się zapalił znowu. To się wszystko zapala pewnie w jakiejś konkretnej godzinie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Sobie Wam szybko takie rozzoom, żeby Wam pokazać. Balboa Park, San Diego, Kalifornia, United States. Przepięknie. Ta pogoda, którą widzicie, taka chmurowata, niestety towarzyszy mi tutaj od samego początku. Jest 19 stopni, więc nie jest w ogóle ciepło. Co jest troszeczkę dużym zaskoczeniem, no bo w końcu Kalifornia, tak? Plaże i upały. No to upałów akurat tym razem nie mamy. Jest zimno jak cholera. Jestem w krótkim rękawie, w krótkich spodenkach, ale głównym powodem, dlaczego jestem tak ubrany, to jest to, że po prostu innych rzeczy ze sobą nie wziąłem. A nie będę tutaj dokupował rzeczy i brał bluz i spodni długi, dlatego że po prostu później się nie zapakuję, żeby to wszystko ze sobą przewieźć, więc po prostu zrobię najlepiej jak się da i przetrzymam, pobiegam, już mi działa, więc to nie jest tak pięknie, jakby to mogło wyglądać. No i takie niebo jest pochmurne w San Diego bez przerwy. W Los Angeles jest trochę lepiej, w Palm Springs w ogóle jest ukrop, a tutaj pomimo, że to jest bardzo blisko, bo jesteśmy przecież jakieś od Los Angeles jesteśmy niecałą godzinę samochodem, a różnica jest temperaturowo absolutnie ogromna.
Piękne miejsce, prawda? Fajnie, że w jednym miejscu to wszystko się tak pięknie, wszystko jest zebrane i no przepięknie się prezentuje. Miejsce bardzo popularne, jesteśmy w środku tygodnia, więc powiedzmy, że nie jest to aż takie busy jak w ciągu weekendu, ale tutaj się też odbyła ciągle dużo imprez i no tak jak się gdzieś trzeba spotkać czy gdzieś pojechać, to się właśnie jedzie do Balboa Parku. Dobra, słuchajcie, 20 minut, trochę długo, nie chcę, żeby to było też takie przynudzone. Ja się już muszę znaleźć, dobra, chyba tutaj, i spadam. Zresztą jeszcze przyjechałem samochodem bez dachu, a tu jest zimno, więc czas najwyższy, żeby się ewakuować. Mam jeszcze tutaj rzeźbę, jak to wszystko pięknie wygląda, naprawdę jest tutaj bardzo efektownie. To jest miejsce na spędzenie całego dnia. Absolutnie, jak najbardziej. I jeszcze nie raz tu wrócę, a wam bardzo polecam, jak jesteście w San Diego, no to takie miejsca są jak najbardziej do zwiedzenia. Tam po prawej stronie jest dżungla i jest taki pomost drewniany w powietrzu, który można sobie spacerować. No nie nad koronami drzew, ale wysoko, co jest bardzo też fajne, ale tam już teraz nie dojdę, bo już starczy mi. No i tu przed nami jest ten amfiteatr, którym za tą taką płachtą tutaj są organy i tam właśnie można sobie słuchać muzyki, jak są koncerty. A tutaj po mojej lewej stronie jest ogród japoński. I tam też można sobie pospacerować. Jak mam być szczery, nie wiem, czy ogród japoński jest za darmo i czy normalnie można sobie z niego korzystać, czy jest to jakaś płatna forma. I nie wiem też, czy to jest na tej zasadzie, że to jest jakby bilet na cały ten park Balboa i wtedy mamy wszystkie muzea i wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia w jednym. Natomiast widzicie, tam się wszyscy fotografują, to są ściany jasminu, po prostu cudowne. Zobaczcie, tak wygląda ten amfiteatr. Przepiękny. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Rzućmy okiem na całość. Tak to wygląda w całości. No a po drugiej stronie, to jak widzieliście wcześniej, mamy muzeum, rzeźbę. No a tam wyłania się wieża kościoła. Tam właśnie byliśmy przedtem. Mówiłem wam wcześniej, że tutaj było expo i zostały zbudowane domki. Każdy kraj ma jeden domek. I właśnie te domki są tutaj przede mną. To co widzicie, jest ich bardzo dużo. Tam jest sporo do chodzenia. Więc można sobie naprawdę na spokojnie. No myślę, że to jest wyjątkowo nie miejsce do jeżdżenia rowerem. No ale jak się nie ma góry. Wow. Jak się nie ma góry, to się jeździ po zabytkach. Od czego by nie? W Ameryce wszystko wolno. I tu właśnie są te domki różnych krajów. No i na kolejnym filmie, na który was zapraszam z tego miejsca, można sobie na spokojnie to obejrzeć, bo tam właśnie pochodziłem i wam pofilmowałem. A tu widzicie, bez przerwy lądują samoloty. Tu właśnie jedzie następny. Ja tylko nie wiem, czy będę miał dostęp do tego, żeby sobie tu polatać dronem, ale zobaczymy. Dobra, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną w tym 24, zaraz mi ktoś przejedzie. 24, opatrzcie, widzicie, minutowym vlogu z jednej ręki w jednym kawałku. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje filmy.